ogóle. Kto się tak dzisiaj czuje, łapa w górę. No, żeby nie było. Morning gorgeous. Aja! Haja! Haja! No. Zosiu, ale nie wciskamy, proszę. Tylko się przywitać, tak? Haja! Jest 3:30. I przypomniałam sobie, że nagrywałam ich rano. Tak. Aja! No, że nagrywałam rano. Rozczochrana jestem. No i chciałam coś kontynuować. No i musiałam zmienić bluzkę, bo tamta była cała już po prostu niefajna. W domu jest Saigon. Zosia się bawi, ale w ogóle w sobotę mi się pochorowała. Wczoraj było dobrze. Dzisiaj tak przed południem, która 11 była, chciała wejść do łóżeczka. Ja patrzę, ona śpi. Nie zdarza jej się tak, no ale widocznie potrzebowała. No. Ja jestem przy kolejnej kawie, numer 3 dzisiaj. Rzadko kiedy wypijam takie ilości, ale kawa. To, co tu się dzieje, to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Ale ja już tego nie ruszam. W ogóle rano była dosyć fajna pogoda, tak przyjemnie, a teraz takie ciężkie chmury są. I zmęczona jestem dzisiaj, źle się czuję. Są ciężkie chmury. I tak się wydaje, jakby miało padać. O. Takie mamy dzisiaj. By to ładnie. Takie wiszą ciężkie, duże. O, w tą stronę fajnie widać. Jakieś mam dziwne rzeczy włączone tutaj. Nie rozumiem, o co to chodzi, ale myślę, że dobrze będzie nagrywać. Kotek. Spacerotek. A tam są różne sadzonki i w tym roku będę sobie tutaj budować. Nie, tam jest rzodkiewka. Tutaj z tych palików już mam folię tam. I tu będzie. Haja! I tu będzie. Jak to się mówi? Greenhouse. No, będę sobie robić. Oj, mój palec, takie te. Takie. To tak blisko. Nie. No, taki warzywnik, o. Pomidory tam jeszcze mam w łazience na oknie, bo to jest takie okno południowej strony słoneczne. W tym roku wzięłam się trochę za ogrodnictwo, w sensie za warzywnictwo. Tu mamy fasolę. Nie wiem, czy to mi tak będzie rosło w doniczce, jeszcze muszę ziemi dosypać. I tu. I tu. I mamy jeszcze szklarenkę z drugiej, a nawet z trzeciej ręki. Taka trochę. Na razie tu stoi Zosi wózek. Trochę taka poturbowana, ale robotę robi. Tu mam zasiane, tutaj są zasiane sałatki zielone. Tu prawdopodobnie jest nasiona poziomek. To są pomidory, 6 różnych rodzajów. Tu są jakieś kwiatki takie małe, nie wiem, a to są kwiatki, jak to się w Polsce nazywa, łubin. Także no, to będzie tu wszystko. Szklarenka taka dosyć. No. Muszę jeszcze tak
takie jakieś wiadra i donice, żeby tutaj na przykład pomidory poustawiać albo coś i inne rzeczy posadzić. A jeszcze mamy rzodkiewki. A rzodkiewki są tutaj, ale tam się koty. Jest to zagrodzone siatką. O, już wychodzą. Ale tu co chwilę mi koty włażą. Ja ich po prostu tu jakoś sobie tutaj zawsze dziurę zrobią, cholery jedne. No. I ten. Także rzodkiewki też wychodzą. Jest ponad 3 rządki. Ja widzę, że tu na razie. Chociaż nie, i tam jeszcze wychodzą. Trochę za blisko to luk zrobił. Za blisko krzaków. Mam też słoneczniki, ale i wbiłam takie małe patyczki, ale oczywiście koty w to lazą. Oj, kto ci to dał? Daj. Daj. No. Także tak. A to nie możesz tak blisko pysia dawać. Zosiu! Papa! Tak! Ona uwielbia tu na okno wychodzić i efektem jest tego szyba zawsze. Kici, tak! Kici! Kici! Ty plujesz tym ciasteczkiem! Efektem tego jest zawsze szyba umaziana do tego stopnia, że no. Codziennie ze szczotką. Nagrywasz z mamą? No to nagraj troszkę. Tak? Miś! Miś! Gdzie jest misiu? Ojej, na. Ej! Zosiu nie. No, Zosia pomaga mamie jajka rozbijać na jajecznicę. Dziękuję za pomoc. Tak? O. Cześć, witajcie znowu w kolejnym dniu. Dzisiaj jest środa. Jest godzina 9:30 rano. A ja z Zosią jadę do mojej znajomej. Nie widziałyśmy się chwilę już. I sobie jedziemy na kawę. Piękny dzień. Pokazuje co prawda 13 stopni, później niby ma być 18, także bardzo fajnie, bardzo ciepło. Jedziemy. Kwiaty pięknie kwitną na drzewach, wiosna na pełną parą. Ciekawe, jak długo mi ta kamera tutaj ustawi, bo ją postawiłam przed kierownicą na desce. Bo już mi się nie wiem ile miesięcy temu ta nóżka złamała, nie dokupiłam nowej. No i trzeba to będzie zrobić, bo ciężko się tak nagrywa.
They preparing for the war, I think. They came from RAF Brighton yesterday dinner time as well. Yes. My daughter rang her dad and said, have a look at it, because we used to live at Brighton a lot of years ago. And she said to him, do you recognise it? It's so low, oh my god. I thought that was clear as well, wasn't it?